syrenka Aria i magiczne góry lodowe. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, był piękny zamek tuż nad morzem. W zamku mieszkał silny i przystojny książę Edward wraz ze swoją ukochaną księżniczką, syrenką Arią. Pewnego wietrznego dnia książę Edward wraz z Arią i ich załogą wyruszyli w rejs, aby odkryć nowe ziemie. Podczas rejsu załoga ciężko pracowała. Książę Edward użył swojej lunety, by sprawdzić odległy horyzont. Syrenka Aria kontrolowała prędkość wiatru w powietrzu. O, widzę! Widzę nowy ląd! Jest ląd! Ląd, juhu! Jest ląd, hurra! Książę Edward natychmiast przejął ster, aby skierować statek w stronę lądu, który widział w oddali. Statek płynął tak szybko, że wszyscy bujali się z jednej strony na drugą. Nagle kartograf stracił równowagę i upuścił mapę do morza. Nie, mapa! Kapitanie, upuściłem mapę! Książę Edward widział, jak mapa znika między falami. O, nie! Potrzebujemy tej mapy. Aria, on upuścił mapę. Może uda nam się nawigować podążając za chmurami? Aria i książę Edward spojrzeli w niebo, ale na niebie nie było żadnych chmur. Wszyscy na statku zaczęli zastanawiać się, jak poruszać się po tym wzburzonym morzu bez mapy. W międzyczasie dwugłowy wąż, żyjący w podwodnym świecie, znalazł tą ważną mapę upuszczoną przez żeglarzy. Ha? Kolejny śmieć wyrzucony przez ludzi? Wąż wziął mapę i zabrał ją do Wegi, złej czarownicy podwodnego świata. Wasza wysokość! Wędrując po okolicy, znalazłem ten papier. Jeśli go nie potrzebujesz, dam to rybie zbieraczce. Vega, morska wiedźma, podniosła papier, który przyniósł wąż. Spojrzała na niego i zdała sobie sprawę, że to królewska mapa do odkrywania nowych lądów. To jest mapa odkrywcza, której używa książę Edward, wężu. Co? Mapa? Tak! Więc co zrobimy z tą mapą, wasza wysokość? Masz dwie głowy. Użyj przynajmniej jednej z nich, wężu. Zła wiedźma Vega zaplanowała, że wytropi statek, którym płynęli książę Edward i syrenka Aria, i sprawi, by statek zatonął. W międzyczasie syrenka Aria zdecydowała, że zejdzie w głąb morza, aby spróbować znaleźć zagubioną mapę pod wodą. Jej magiczny syreni ogon powrócił, gdy tylko zanurkowała. Nie minęło dużo czasu, zanim odnalazł ją jej przyjaciel Dolfi. Dolfi, upuściliśmy naszą mapę podczas naszej podróży odkrywczej. Czy mógłbyś... Widziałeś mapę gdzieś tutaj? Aria, jeśli papierowa mapa wpadnie do wody, zamoknie i rozpadnie się. Nie będziesz w stanie znaleźć nawet kawałka. Tak, ale to jest mapa eksploracji oceanu, Dolfi. Jest z wodoodpornego papieru używanego przez żeglarzy. Więc możemy odwiedzić rybę zbieraczkę i zapytać o mapę. Mała syrenka i delfin popłynęli szybko do ryby zbieraczki. Ryba zbieraczka kolekcjonowała wszystko, co ludzie wyrzucili do morza. Aria i Dolfi nie zdawali sobie sprawy, że Vega już znalazła mapę i użyła magicznego zaklęcia, aby stworzyć niebezpieczną górę lodową przed statkiem księcia Edwarda.
Kiedy książę Edward sterował statkiem, uważnie obserwował falę oceanu i zobaczył górę lodową w samą porę. Co? Ostro obrócił ster, żeby oddalić się od góry lodowej. Co to było? Prawie trafiliśmy na ogromną górę lodową. Mój książę, gdybym nie opuścił naszej mapy, nie natknęlibyśmy się na tą górę lodową. Wejdź na pokład i obserwuj falę. Morska wiedźma Vega nadal rzucała zaklęcia pod wodą i wyczarowała kolejną górę lodową. Zatopimy ten statek, wężu! Kiedy Vega próbowała zatopić statek księcia, Aria i Dolfi dotarli do rybozbieraczki. Witaj, rybozbieraczko! Mała syrenka Aria, witajcie, witajcie. Czy mógłbyś pomóc? Zgubiliśmy mapę, to znaczy upuściliśmy ją, kiedy byliśmy na statku i wpadła do morza. Jak wyglądała ta mapa? Była zrobiona ze specjalnego wodoodpornego papieru, zwiniętego jak zwój. Syrenka Aria i Dolfi czekali na rybę zbieraczkę. Bardzo mi przykro, syrenko Aria. Ale nie mam nic takiego jak to, co opisałaś. Aria i Dolfi ze smutkiem odpłynęli od ryby zbieraczki. Dolfi, popłynę z powrotem na statek i spróbuję ich nawigować. Pomogę ci! Zła wiedźma Vega w końcu zdołała zatrzymać statek księcia za pomocą gór lodowych. Kiedy silny wiatr miał właśnie przewrócić statek, przybyła syrenka Aria. Vega! Jak nas znalazłaś? Co to za góry lodowe? Dolfi zauważył, że Vega trzymała kartkę papieru. Aria, popatrz! Ona trzyma jakąś kartkę! To musi być mapa! Szukałaś tego? Oddaj tę mapę, Vega! Vega rozpaliła ogień w dłoni i zamierzała spalić mapę. Ale syrenka Aria stworzyła ogromną falę i ugasiła ogień w dłoni Vegi. W międzyczasie delfin Dolfi wskoczył do wody i złapał mapę do pyszczka. Widząc to, Aria stworzyła kolejną wielką falę i rzuciła nią w Vegę. Fala była tak silna, że Vega zaczęła opadać w głąb oceanu. Aria wzięła mapę od Dolfiego i weszła z powrotem na pokład statku. Załoga i książę Edward powitali ją brawami. Niech żyje nasza księżniczka! Niech żyje nasza księżniczka! Jestem dumny z ciebie i twojej odwagi, moja księżniczko. Niech żyje nasza księżniczka! Niech żyje nasza księżniczka! Niech żyje nasza księżniczka! Ahoj! Więc wszyscy na pokład! Ci dobrzy ludzie poszukujący nowych lądów i pięknych krain, które nie zostały jeszcze zbadane, zawsze mogli znaleźć właściwą drogę dzięki swojej mądrości i odwadze. Nawet jeśli nie mieli mapy w rękach, mieli ją w sercach.